Cześć! Dzieci, dzieciaki i kukuryku! To ja, Kogut Rubin! Witam Was ciepło w swojej wesołej zagrodzie! Mam dla Was odpowiedzi na wasze ciekawe pytania! Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego coś się dzieje, jak coś działa, albo po prostu chcielibyście dowiedzieć się czegoś nowego, Kogut Rubin jest właśnie dla Was! Przysyłajcie mi swoje pytania, a ja z radością pomogę Wam odkryć tajemnice świata. O pomoc poproście rodziców i wyślijcie do mnie mail. To zaczynamy! Mam pytania, mam pytania. Które wybiorę? Mam. Napisał Wojtek z Wrocławia. Ma 7 lat i pyta. Dlaczego miód jest słodki? Oj, zgadza się! Miód jest bardzo słodki! Mm. Jak sądzicie, czy pszczoły podczas jego wytwarzania jakoś go dosładzają? Na przykład, mają dużą cukiernicę bólu? Oczywiście, że nie! <słuch> Już wszystko wyjaśniam. Pszczoły odżywiają się miodem i właśnie w tym celu go wytwarzają. Przygotowują go z nektaru, który zbierają z kwiatów. Nektar jest płynem, który jest bardzo słodki. Występują w nim takie same naturalne, słodkie substancje jak w owocach. Na przykład jak w gruszce, jabłku, truskawce czy brzoskwini. Pszczoły piją nektar kwiatowy, część połykają, żeby się samemu najeść, a resztę przenoszą do ula i podają go do pszczół robotnic. Nektar podawany jest z pyszczka pszczoły, która go zebrała do pyszczka pszczoły robotnicy. Robotnice dolewają do niego swój specjalny dodatek, czyli tak zwane enzymy pszczele i umieszczają go w plastrach. Później usuwają z tak przygotowanego nektaru całą wodę. Staje się przez to bardzo gęsty i po jakimś czasie robi się z niego słodki miód. Tak więc o smaku miodu oraz zawartości cukru decyduje nektar, z którego jest zrobiony. Mogą być różne odmiany miodu. Jeśli pszczoły zbierały nektar na różnych kwiatach, to jest to miód wielokwiatowy. Jeśli pracowały na kwiatach maliny, to jest to miód Malinowy. Oprócz tego, że miód jest słodki, to jest oczywiście bardzo zdrowy. Jeśli macie ochotę nagle na coś słodkiego, to sięgnijcie właśnie po łyżeczkę miodu. Bardzo Was do tego zachęcam. To wszystko na dziś. Pa! pa! Do zobaczenia! Jeśli podobał ci się ten film, to subskrybuj kanał Koguta Rubina, daj łapkę w górę i poproś rodziców, żeby wysłali do mnie mail z Twoim pytaniem. <grym>